Po niezbyt udanym początku tego sezonu czarne pantery odniosły kolejne zwycięstwo i tym samym pchną się w tabeli Ligi Bachy. W czwartkowy wieczór nasi hokeiści zmierzyli się z zawodnikami Monsters Ostrawa. Od samego początku spotkania widać było, że obie drużyny nastawione są na zdobycie punktów, a wygra ten, kto popełni najmniej błędów i będzie skuteczny. W pierwszej tercji oba zespoły stwarzają sytuację, jednak to pantery zdobywają aż 3 bramki. Nasz zespół poprawił to, co zapowiadał w ostatnich meczach, a więc skuteczność. Niestety, ku zmartwieniu zgromadzonych kibiców, Monstersi na minutę przed końcem zdobywają przepiękną bramkę na 3-1. Druga część meczu niewiele różni się od pierwszej. Mecz jest niezwykle wyrównany, obie drużyny mają swoje sytuacje, jednak świetnie spisują się bramkarze. Wynik 3-1 w hokeju nie przesądza jeszcze o wygranej, a kibice doskonale wiedzą, jak ciężka jest ostatnia tercja meczu dla naszej drużyny. Hokeiści z Ostrawy robią w niej wszystko, aby pokonać bramkarza Panter. To się jednak im nie udaje, a my do dotychczasowych zdobyczy dokładamy jeszcze 2 szybko strzelone gole, z czego jeden fenomenalny z dystansu. Na taki wynik czekaliście dość długo, wreszcie jest zwycięstwo, wreszcie takie wysokie zwycięstwo, ale i tak sporo zdrowia zostawiliście dzisiaj na lodzie. To prawda, zdrowia zostawiliśmy na lodzie, ale zwycięstwo okazałe, ale nie tak długo czekaliśmy, bo to trzeci kolejny mecz wygrany. Co prawda, tak wysoko to dopiero pierwszy w tym sezonie. Udało się, trener nakręcił nam taktykę i trzymaliśmy się tego skrupulatnie i udało się. Dużo daje ten, jak jest trener? Bardzo dużo daje. Trener nas po prostu poukładał, mówi co mamy robić i myślę, że to tak fajnie wygląda taktycznie. Myślę, że z drugiej strony też to fajnie wygląda. Nie jest to hokej. Myślę, że na przyzwoitym poziomie. W trzeciej odsłonie meczu brakowało trochę sił, ale dzisiaj mimo braku sił zaczęły padać bramki, przepiękne bramki. Jedna za niebieskiej padła bardzo ładnie. Tak. To prawda, to była domena Panter, że po prowadzeniu w dwóch tercjach z trzeciej opadały nas siły i traciliśmy, przegrywaliśmy albo ledwo dowodziliśmy remis. Ale daje wyniki trening po prostu. Trener daje mocno na kondycję, na siłę. Myślę, że to przynosi efekty, co widać. Czyli teraz na pewno jest ochota na jeszcze więcej w kolejnych spotkaniach. Zawsze jest ochota. Myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego zdania. Mam nadzieję, że jakoś na koniec tych rozgrywek przyzwoite miejsce uda się nam osiągnąć. Za tydzień naprawdę ciężkie spotkanie. Naprzeciw nam stanie uznawana za jedną z najmocniejszych drużyn w lidze HC Hradek. Jednak jak twierdzi trener Panter, liga jest niezwykle wyrównana i wygrać można z każdym. Znając naszych hokeistów, wiemy, że nie będą łatwym kąskiem dla Hradka. Początek meczu w czwartek 6 grudnia o godzinie 19:45 na czesko-cieszyńskim lodowisku. Dla portalu OX.pl Przemysław Lose.